Witam wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Mam nadzieję, że nie tylko teraz modliliście się o mnie, za co bardzo dziękuję, ale że będziecie pamiętać w modlitwie i w ciągu tygodnia, szczególnie w tym czasie między piątkiem a niedzielą. Jest to bardzo dobry czas, błogosławiony zawsze czas. Wiele osób przywożonych jest z całej Polski, mający problemy z alkoholem, z różnymi innymi rzeczami, z okultyzmem. I Pan Bóg dokonuje cudownych rzeczy i fajnie, to tak dobrze jest słyszeć później, że ktoś dzwoni, mówi, byłem tam, Bóg mnie uwolnił, zmienił całkowicie. Ktoś, kto miał problemy i przeklinał co słowo, mówi, jestem wolny, nie muszę tego robić. Ktoś, kto miał problemy z alkoholem czy z innymi rzeczami. A więc pamiętajmy o tym w modlitwie, błogosławmy ten czas. Moje serce, powiem tak, raduje się, kiedy widzę, jak bracia tutaj wspaniale prowadzą, usługują. Widzę ten taki wzrost, taką dojrzałość. Tym bardziej się cieszę, że powoli ja będę musiał, że tak powiem, odejść z pastorowania, bo jeśli będą mnie prosić, żebym mu służył, to usłużę. Drodzy, też cieszę się z tego, co już zostało powiedziane i o krzyżu, i o Duchu Świętym, o wolności, bo w czwartki mówiliśmy na bardzo ważny temat, na temat, w jaki sposób grzesznik, taki jak ty i ja, może zostać przed Bogiem usprawiedliwiony. I apostoł Paweł w liście do Galacjan, jeżeli macie Biblię, to weźcie sobie, otwórzcie teraz. Bądźmy tacy aktywni i czynni, jeżeli masz tam kawałek ołówka albo cały, czy coś, prawda, do zapisania. Może czasami Bóg ciebie poruszy, coś, na coś ci zwróci uwagę. Pamiętajcie, że my jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. My uczymy się, my chcemy zapamiętywać, gromadzić Bożą prawdę, Boże Słowo w naszych sercach. I apostoł Paweł w tym liście do Galacjan podkreśla tą prawdę, że usprawiedliwienie w 16 wierszu 2 rozdziału, usprawiedliwienie jest tylko przez zaufanie, przez wiarę w Jezusa Chrystusa, w żaden inny sposób. I powiedzieliśmy, że kościoły czy zbory tam w Galacji Południowej były niepokojone przez fałszywych nauczycieli, którzy do dzieła Chrystusa, do dzieła Golgoty chcieli dołączyć jeszcze coś. I mówili tak, że nie możecie być zbawieni tylko przez zaufanie Chrystusowi w to, co uczynił na krzyżu, ale jeszcze musicie dać się obrzezać. Ktoś inny powie, będziesz musiał jeszcze takie i takie przykazania kościelne wypełniać, albo będziesz musiał coś dodatkowego zrobić, sobotę przestrzegać. Czy apostoł Paweł mówi, absolutnie nie. Jesteś wolny, jesteś usprawiedliwiony, tak jak też czytane tu było z listu do Rzymian z 5 rozdziału, usprawiedliwieni darmo z łaski, przez wiarę, pojednani z Bogiem, mający pokój z Bogiem przez zaufanie Chrystusowi. I ta prawda jest bardzo mocna. I ktoś może sobie zadać pytanie, jeżeli wy tak wierzycie, że tylko przez wiarę, a tutaj no, nie mówicie nic o uczynkach, nie mówicie nic o przykazaniach, To znaczy, że co, ten chrześcijanin może tak robić, co mu się żywnie podoba, ale apostoł Paweł bardzo mocno podkreśla, że ta wiara w Chrystusa, ta żywa wiara w Chrystusa sprawia, że Duch Boży, kiedy zradza cię do nowego życia, Duch Boży, który mieszka w tobie, we mnie, w każdym Bożym dziecku, on będzie cię prowadził według Bożych standardów. On będzie cię prowadził tą właściwą drogą. I apostoł Paweł podkreśla tutaj, że ci, którzy narodzili się na nowo, którzy zaufali, uwierzyli, oni właśnie powinni chodzić według Ducha Bożego, który w nas mieszka, który w nas przebywa. A wyobrażacie sobie, żeby Duch Boży, Duch Święty prowadził nas gdzieś na jakieś
do jakichś złych rzeczy, do jakichś złych działań, absolutnie nie. Duch Boży, który mieszka w tobie i we mnie, On nas strzeże, On nas chroni od złego i od zła i On prowadzi nas tą Bożą drogą, tak abyśmy nie zbłądzili. Drodzy, mogę też powiedzieć i powinienem tak powiedzieć, że apostoł Paweł więcej mówi, że kiedy Duch Boży nas prowadzi, to nie tylko, że jesteś wolny od owocu cielesności, grzesznej cielesności, ale możesz zacząć wydawać owoc Ducha Bożego i tam jest miłość i radość i pokój i cierpliwość i łagodność i uprzejmość i dobroć i wstrzemięźliwość i ten owoc ma takich 9 różnych smaków. Jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, to znaczy, że jesteś człowiekiem, którego prowadzi Duch Boży, Duch Święty. I muszę też powiedzieć, że te standardy, albo inaczej, Paweł mówi, jakbyśmy nie byli pod żadnym prawem, pod żadnym zakonem i od zakonu raz na zawsze zostaliśmy wyzwoleni. Bo to nie chodzi tylko o 10 przykazań. Chodzi o 613 przykazań, które było w zakonie. Ale od tego zostaliśmy uwolnieni i Paweł jakby sprowadza cały zakon do jednego przykazania. Będziesz, mówi, całe przykazanie streszcza się w tym jednym słowie. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Zobaczcie, jakie jest myślenie Boże, myślenie apostoła. Więcej, te standardy w Nowym Przymierzu, kiedy Duch Boży cię prowadzi, są większe niż przykazania, które były zapisane na tablicach kamiennych. Teraz to Boże prawo, te Boże przykazania są wypisane, wyryte w twoim i w moim sercu, w naszym duchu. I jesteś człowiekiem, który doskonale ma tą świadomość tego, co Bogu się podoba, a co nie. Kiedy ktoś mówi, ja wierzę w Boga, a zarazem z jego ust od razu pada przekleństwo albo jakiś sprośny dowcip czy żart, to ja mówię, człowieku, ty nie rozumiesz, co to znaczy wierzyć w Boga. Bo żywa wiara uwolniła nas od wszelkiego grzechu, wszelkiej nieczystości, wszelkiego brudu, wykupiła nas krew Jezusa Chrystusa i nie jesteś już tym samym człowiekiem. Ale masz upodobanie, masz takie smakowanie w tym, co czyste, co święte, co Bogu się podoba, prawda? Tak to wygląda. Już więcej tamte rzeczy cię nie interesują. Jezus mówi, jeśli wasza sprawiedliwość nie jest większa niż tych pod zakonem, jeżeli Jezus jeszcze wzmocnił czy podniósł standardy przykazań, kto by się gniewał na swojego brata, siostrę? Jezus mówi, ten w moich oczach nie może wejść do Bożego Królestwa. Jest jak człowiekiem, który popełnia przestępstwo. Chyba chodzi nawet o morderstwo. Kto by nienawidził, prawda? Ten nie może należeć do mnie. Aby kto spojrzy na niewiastę i pożąda, już z nią popełnił cudzołóstwo. Nie musiało się nic fizycznie stać, ale jeżeli to się dzieje w głowie człowieka, w jego sercu, w jego myślach, zobaczcie, jak te Boże standardy są podniesione dla tych, którzy uwierzyli i których Duch Boży prowadzi. Nie ma absolutnie żadnego przyzwolenia w tym liście i w całym Nowym Testamencie dla grzeszenia tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Czasami ludzie wierzący mówią tak troszeczkę tych złych rzeczy, no wiadomo, nie? Ale apostoł Paweł mówi, nie, jeżeli Duch was prowadzi, jeżeli należycie do Chrystusa, to nie ma absolutnie żadnego przyzwolenia, nawet do odrobiny grzechu. Jan ośmiela się powiedzieć, że ci, którzy narodzili się z Boga, nie grzeszą, gdyż Boży posiew jest w nich. Dosłownie oznacza to, nie trwają w grzechu, nie trwają w czymś złym. I apostoł Paweł w liście do Galacjan mówi o tym samym, kiedy mówi o uczynkach ciała, cielesności. W 5 rozdziale mówi tak, ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego
nie odziedziczą. Czyli ci, którzy w tych rzeczach pozostają, trwają, a nie opamiętają się, aby z powrotem wrócić na drogę czystości Królestwa Bożego, nie osiągną. I tam jest mowa nie tylko o morderstwie, o czarach, o cudzołóstwie, ale tam apostoł Paweł mówi, tam jest wrogość, tam jest spór, tam jest zazdrość, tam są knowania, właśnie, kto w tym trwa. Jeżeli z tym nie zrobisz porządku, to ten grzech zniszczy twoją relację, twoją społeczność z Bogiem. I mówi, do wolności zostaliśmy powołani. Wolności od grzechu, od niewoli grzechu. Żaden grzech, żadna nieprawość nie może, tak jak mówi, naucza nas Boże Słowo, nie będzie nad tobą panować, bo Chrystus wyzwolił nas. I Duch Boży, który jest w nas, wyzwolił nas od mocy grzechu. Kiedy mówię i mówimy o tym, że tylko przez wiarę, i kiedy rozumiem, co to znaczy przez wiarę, żywą wiarę, wiarę, która jest włożona, dana nam przez posłuszeństwo Słowu, ta żywa wiara jest równoznaczna z tym, że Duch Boży, któremu zaufałem, który mnie prowadzi, Duch Boży będzie mnie dokładnie prowadził w zgodzie ze swoim świętym Słowem. Duch i Słowo nie idą w różnych kierunkach, bo Duch Boży natchnął to Słowo, dał to żywe Słowo, abyśmy uwierzyli Bogu i trwali w tym Słowie. Dlatego jest napisane w liście do Kolosan 3:16-17, niechaj Słowo Chrystusowe mieszka, zadomowi się w was w sposób obfity. Jak porównasz to z tym, co Tymoteusz czytał z listu do Efezjan, napełniajcie się Duchem, to zobaczysz, że pełnia Słowa i pełnia Ducha, owoc jest ten sam. Owoc jest ten sam, tam są dziękczynienia, tam jest chwała, tam są pieśni uwielbienia, rozmawiajmy z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe. A więc Duch i Słowo idą razem. I czasami Duch poprowadzi nas do czegoś, co nie jest zapisane w Słowie, ale jest zgodne z linią Słowa, z kanonem, prawdą Bożego Słowa. Bo może być tak, że przecież nie jest napisane. W Słowie Bożym nie przeczytałem rano, Andrzej, w czasie nabożeństwa w tym momencie masz wstać i coś powiedzieć. Ale to Duch Boży nas inspiruje. Duch Boży coś wkłada i w czasie, kiedy uwielbiamy Boga, a Duch Boży jest tutaj obecny i Pan jest obecny, ten Duch Boży może mnie zainspirować do czegoś, czego w ogóle nie planowałem, ale jest to zupełnie zgodne z tą Bożą linią Jego działania. Wiecie, różne, kiedy mowa jest o darach ducha, tam jest napisane, że różne są sposoby Bożego działania. Różne. A Bóg działał przez Eliasza, posługując się Jego płaszczem. Przez Mojżesza posługiwał się Jego laską. Jeśli chodzi o apostoła Pawła, tam jest napisane, że dotykali się go, albo też chusteczki, na którymi on się... Bóg działa w tak... Nie jest to zapisane, że to ma być taka metoda, ale Duch Boży chce działać w wolności, chce działać tak, aby lud Boży był błogosławiony. Jego działanie zawsze jest w zgodzie z prawdą Bożego Słowa. Przynosi chwałę Bogu, chwałę Jezusowi, wywyższa Jezusa. I apostoł Paweł mówi, duchem postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. I pamiętacie, mówiliśmy, że apostoł Paweł mówi, jak wielki problem, mówi to w liście do Rzymian i w liście do Galacjan, jak wielki problem jest. Jesteś odrodzonym Bożym dzieckiem, ale możesz chodzić według Ducha Bożego i według swojej cielesności. Co prawda, Paweł mówi, że wraz z Chrystusem na krzyżu moje ciało zostało ukrzyżowane, moja cielesność. A w liście do Rzymian mówi, ten nasz stary człowiek został wraz z nim ukrzyżowany. Dlatego, drodzy, możemy śpiewać o tym krzyżu Chrystusa i o Chrystusie ukrzyżowanym. Dla świata Chrystus ukrzyżowany jest głupstwem, ale dla nas jest mocą Bożą i życiem. Halleluja!
to właśnie na tym krzyżu Chrystus odniósł największe zwycięstwo nad moją cielesnością, nad moim starym życiem, nad grzechem, nad diabłem. To właśnie tam. Dlatego patrzmy na krzyż, na Golgotę z ufnością. Patrz, tak jak Izraelici mieli na pustyni patrzeć na tego miedzianego węża. Nic więcej nie mogli uczynić, bo byli zarażeni tym jadem tych węży i mogli tylko w jeden sposób się uratować, popatrzeć. Tak jak Bóg im powiedział na tego miedzianego węża, tak ty i ja patrzmy na Chrystusa. Chrystusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego, Chrystusa, który przelał krew na krzyżu i zapłacił absolutnie za wszystko, abyś był Bożym dzieckiem. Dlatego Paweł w tym liście mówi, już nie jesteście niewolnikami, nie jesteście sługami, nie jesteście kimś, nad którymi panuje prawo, które panowało nad Izraelem. Staliście się w Chrystusie kimś dojrzałym. Abyśmy usynowienia dostąpili, a ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze. Powiem tak, jeżeli w swoim duchu nie ma takiego wołania, to nie jest nawet z ciebie, to jest coś, co jest od Ducha Bożego, gdzie twój duch podnosisz się i mówisz, o Boże, ty jesteś moim Ojcem. I to gdzieś tam głęboko Duch Boży potwierdza w twoim wnętrzu. I o to właśnie chodzi. To jest dowód, to jest świadectwo Ducha, o czym też pisze apostoł Jan w swoim pierwszym liście. I on mówi tutaj, chodźcie, chodźcie w Duchu. I kiedy mówi o chodzeniu w Duchu, pamiętacie, używa dwóch różnych słów. Jedno słowo, którym tutaj mówi, bo wy do wolności powołani zostaliście tylko pod pozorem tej wolności, nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. I w 16 wierszu mówi, mówię więc według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, waszej cielesności. I mówi tutaj o takich rzeczach w tym kontekście, takim osobistym chodzeniu z Bogiem, ty i ja. I też mówi w tym kontekście, kiedy mówi o tych uczynkach ciała, mówi o tym postępowaniu w wierszu 25, jeśli duchem żyjemy, według ducha też postępujmy. To słowo oznaczało, czy znaczy, idźmy w szeregu, jak jedna armia, jeden obok drugiego, trzymający równo krok, nie ktoś wybiegający naprzód albo ktoś pozostający w tyle. Postępujcie właśnie, idąc razem w szeregu. Nie bądźcie ludźmi, którzy zazdroszczą jeden drugiemu, którzy drażnią, czy też są wyzywający jedni wobec drugich, szukając własnej chwały, wywyższenia własnej osoby. I teraz chciałbym się skoncentrować na człowieku, który chodzi duchem. Człowiek, który chodzi duchem, będzie miał zwycięstwo nad grzechem, nad tym trwaniem w złych rzeczach. Będziesz miał moc do tego, aby ten owoc, o którym Paweł pisze, ten owoc będzie coraz wyraźniejszy, coraz mocniejszy w twoim i w moim życiu. I będziemy doświadczać tej mocy ducha w naszym życiu. Człowiek, który chodzi duchem, według ducha. Dalej apostoł Paweł mówi, będzie zdolny do naprawiania tego, który grzeszy, który upadł. W 6 rozdziale, zobaczcie, mówi, od 1 wiersza jest napisane tak, bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Każdy z nas jest kuszony. Jesteśmy kuszeni w tak różnych sytuacjach i diabeł doskonale wie, zna twoje i moje słabości, zna te trudne momenty i przychodzi. Pamiętacie, do Pana Jezusa przyszedł po 40-dniowym poście, kiedy Jezus był wyczerpany, głodny. Mówi, jeśli jesteś Synem Bożym, to zamień te kamienie w chleb.
Przyszło pokuszenie w tym momencie. Człowiek duchowy, który idzie według ducha, po pierwsze będzie wydawał owoc ducha i będzie stronił od tych uczynków ciała, o których on mówi wcześniej. To nie będzie człowiek, który chodzi w gniewie, zazdrości, waśniach i tak dalej. Jeżeli tak, to jesteś wielkim, taki chrześcijan jest w wielkim duchowym niebezpieczeństwie. W liście do Rzymian apostoł Paweł mówi, że jeśli według ducha żyjemy, pomrzemy duchowo. Czasami ludzie mówią, jak to jest? Ten człowiek jest w kościele, ale żyje, zachowuje się, jakby w ogóle Boga nie znał. On poznał Boga, ale gdzieś tam zaczął dryfować i coraz więcej objawia się ta stara natura, ta cielesność, która zaczyna dominować życie duchowe. Czy nie ma ratunku dla takiego chrześcijanina? Oczywiście, że jest. On musi się upamiętać z tego, odwrócić od tego. Ale ci duchowi nie tylko wydają ten dobry owoc, oni mają pewną umiejętność, dojrzałość, ci, którzy mają ducha, aby upadającego brata, siostrę, tu jest napisane, aby go poprawić. I to słowo, pamiętacie, kiedy mówiliśmy o budowaniu jedni drugich, to słowo poprawić, to jest słowo greckie katartizo, oznacza tak jak złożyć złamaną kość, aby się zrosła, aby stała się na nowo mocna i mogła funkcjonować tak jak wcześniej. Czyli nie chodzi tylko, że ja napomnę kogoś, ale ja go staram się na nowo przywrócić do życia, do funkcjonowania, tak jak poprzednio, a może jeszcze lepiej. Czyli będę robił wszystko, aby w łagodności zwrócić mu uwagę, a później pomóc mu się podnieść, aby on mógł na nowo stanąć w szeregu i iść z Kościołem i iść w tym kierunku zbawienia. Dalej, ten, który chodzi duchem, według ducha, Duch Boży go właśnie tak prowadzi, będzie w stanie nieść brzemiona drugich. To jest ważne, bo Paweł w tym krótkim fragmencie mówi o dwóch różnych brzemionach. Tu używa słowa greckiego baros, oznaczający wielki ciężar, ciężkie brzemię, nie do uniesienia w pojedynkę. A więc może mój brat, siostra być w takiej sytuacji, że sobie nie jest w stanie poradzić. Przecież my jesteśmy ciałem, jesteśmy członkami jedni drugich i to nie jest tak, że powinienem wpadać do zboru i nie przyglądać się, jakby nie być czułym. Ale patrząc, witając się, rozmawiając, powinienem być wrażliwy, czy ktoś coś przeżywa, czy potrzebuje pomocy, potrzebuje modlitwy, potrzebuje jakiegoś wsparcia. I to jest to, ci, którzy mają ducha, oni będą nosić ciężary i brzemiona drugich, których tamci nie są w stanie unieść. To może być ich choroba, czy choroba kogoś bliskiego. To może być jakieś zmartwienie. To różne rzeczy mogą być. Wpadł w jakieś tarapaty. I wtedy stajesz obok niego i pomagasz mu. Drodzy, jak to jest niezwykle ważne. Ja nigdy nie zapomnę, kiedy przeżywaliśmy taki trudny moment w naszej służbie i wraz z Grażyną siedzieliśmy w domu, płakaliśmy. To, co przeżywaliśmy, było niesamowicie trudne. Jeden ze starszych zboru przyszedł do nas i on mówi, ja nie wiem, jak was pocieszyć. Mogę tylko usiąść koło ciebie i być przy tobie. Nigdy tego nie zapomnę. Nieś ciężar jedni drugich. Jak musimy, wiecie, człowiek duchowy nie żyje dla siebie, nie jest zapatrzony w siebie. Człowiek duchowy patrzy na innych, na Kościół i jego nie interesuje, żeby kogoś obmówić, bo to jest cielesność. Jego interesuje, czy dobrze mu się powodzi. Co mogę zrobić, żeby dobrze mu się powodziło? Co mogę zrobić, żeby na nowo wrócił uśmiech na jego twarz? Duchem postępujcie. Duchem postępujcie. Dalej, to są osoby, które nie porównują się z innymi, aby wykazać swoją przewagę.
Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Lubimy się. To jest takie naturalne jakby w nas porównywać się. Jeszcze nie jestem taki zły jak tamten. Jeszcze ja nie robię takich rzeczy jak tamten, jak tamta. Ale apostoł Paweł mówi, nie ma sensu takie porównanie. Jeśli chcesz się porównać, przyrównaj się do Chrystusa. Ile Jego jest widocznego w tobie i we mnie? W Jego postawie, w Jego zachowaniu, w tym, co robi, w tym, co mówi. Ile Jezusa widać? I jak, wiecie, kiedyś każdy z nas stanie przed Chrystusem osobiście. To będzie, wiecie, tak ludzie mówią, no jak osobiście, tam będzie tyle milionów ludzi, jak to będzie wieczność trwało. A ja myślę, że to będzie tak krótko trwało. Dosłownie tak to będzie trwało. Gdzie będziesz miał zupełną świadomość, staniesz w obecności Boga. Wszystkie ukryte twoje i moje motywy, wszystkie zachowania, wszystkie słowa, będziesz jakby to wszystko, list do Rzymian mówi, wszyscy musimy zdać sprawę przed Bogiem. Bez wyjątku. A każdy chrześcijanin odrodzony będzie musiał stanąć przed sądową stolicą Chrystusa. Tam nie będzie potępienia, bo jesteś ułaskawiony i zbawiony, ale może być wstyd. Może być wstyd. I to będzie w jednym momencie. I nagle odkryjesz, że wcale nie byłeś taki dobry, jak ci się wydawało. Że taki czysty byłeś w swoich motywacjach, w tym, co robiłeś. Nie porównujmy się z innymi, ale idźmy na kolana i powiedzmy, Panie, jak ja wyglądam w Twoich oczach? Jakim Ty jesteś? Jakim Ty mnie chcesz widzieć? Bada własne postępowanie. Bada własne postępowanie. Bada własne serce i motywy swojego działania. Dlaczego ja akurat to robię? Tam siedzę, tym się zajmuję. Boże, czy to jest dlatego, że Ty tak chcesz? Ty mnie w tym prowadzisz? Czy dlatego, że ja chcę coś znaczyć? Oczywiście mogą być też tacy, którzy będą się ze wszystkiego wycofywać, żeby nic nie znaczyć. Będą szli może zupełnie w drugą stronę, też oszukani w tym względzie, ale jeżeli Bóg cię powołuje, Bóg działa w twoim sercu, masz to prawo, masz ten przywilej, aby służyć. Jest takie, jeżeli ktoś mówi, jestem najpokorniejszym sługą, to już tym ja mogę usłyszeć, skromny, że aż pyszny. Jestem najpokorniejszy sługa, no bo jeżeli najpokorniejszy, to już zaznaczyłem, że już nie ma bardziej pokornego ode mnie. Wiecie, to nasze ja lubi wychodzić w różnych momentach, w różny sposób. A więc nie porównuj się i on się nie porównuje. Każdy zaś niech bada własne postępowanie. Sprawdzaj samego siebie. W drugim liście do Koryntian pod koniec apostoł Paweł mówi, każdy niech przejdzie próbę sam, niech podda się próbie. Dalej tu jest napisane, albowiem każdy własny ciężar poniesie. I tu jest użyte zupełnie inne słowo. Tam było coś, co brat, siostra nie są w stanie unieść sami, potrzebują pomocy. Ale tutaj mówi o moim i twoim ciężarze, który jesteś w stanie, ładunku, który jesteś w stanie ponieść. Bóg tego od ciebie oczekuje, że ty masz dość siły, dość mocy, żeby sobie z tym poradzić. I musisz go ponieść. Wiecie, takim ładunkiem, takim ciężarem może być to, że boisz się zrobić krok za Bogiem albo być posłusznym temu, czego Bóg oczekuje, bo boisz się nawet swoich najbliższych, że cię odrzucą. A może coś stracisz w ich oczach, jakieś inne rzeczy, ale jeśli nie weźmiesz swojego ładunku, tego własnego ciężaru cierpienia, odrzucenia z powodu imienia Jezusa Chrystusa, to Jezus wyraźnie mówi, taki człowiek nie jest mnie godzien. Nie jest.
A więc noszę własny ciężar. Jestem gotów ponieść różnego rodzaju odpowiedzialności i ciężary, które Pan na mnie nakłada i doskonale wie. I tu jest użyte takie słowo fortion, które oznacza takie, oznaczało ciężar, który niósł pracownik na plecach. On był w stanie go po prostu nieść i wykonać swoją część pracy. Dalej tu jest napisane, ten, który chodzi według Ducha, Duch Boży go będzie prowadził. Nie tylko w tym owocu, ale w tych bardzo praktycznych rzeczach. Dalej on mówi tak, że ten, który chodzi według Ducha, ma to wrażliwe serce, aby dzielić się, aby dawać tych środków też materialnych na sprawę Bożą. A ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Jest człowiek, który chodzi według ducha, ma serce podobne do Ojca, niebiańskiego Ojca. Zaczyna być hojny, zaczyna siać i materialne rzeczy, swoje środki, zaczyna siać dobre słowo, zaczyna siać pomoc i tak dalej, w różnych dziedzinach swojego życia. Bo kiedyś będziemy zbierać. I ktoś tak ładnie zaznaczył, że zbiory są większe od zasiewu. Jeżeli wrzucę ziarno, z tego ziarna będzie 30 i 100 nawet nowych ziaren. Jeżeli tutaj w tym względzie jestem wierny, czy to w sferze materialnej, duchowej i innej, przyjdzie czas żniwa, jeśli nie tutaj, na pewno w Królestwie Bożym. A sądzę, że i tak Bóg będzie ciebie i mnie błogosławił tutaj na ziemi, a później w niebie, kiedy otworzysz swoją skrzynkę. Myślę, że każdy z nas tam ma taką skrzynkę. Gromadźcie sobie skarby w niebie. Pytanie jest, ile tam nagromadzę? Ja mówię, dotyka to, tak apostoł Paweł tu pisze, sfery materialnej, finansowej, dotyka to sfery też duchowej, wsparcia, zachęty, zaangażowania, pomocy i tak dalej. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Kto co sieje, będzie zbierał. Albo dużo, albo mało. To wszystko zależy od nas, od każdego z nas. I dalej, i tu jest takie piękne słowo, bo jeśli siejesz dla ducha, to, że tutaj jesteśmy dzisiaj, siejemy dla ducha. Ja tak wierzę. Każde nabożeństwo, każde twoje zamykanie się w komorze i czytanie Biblii, rozważanie dla samego siebie, każdy czas, który zostawiasz i poświęcasz, aby wołać do Boga i modlić się, siejesz dla swojego ducha. Siejesz duchowe rzeczy. Modlitwa nie jest stratą czasu. Wczoraj, zanim położyłem się spać, taki wziąłem sobie artykuł na temat duchowego przebudzenia, co mówią ludzie, którzy badają te tematy. Wiecie, to ciągle muszę sobie przypominać i chcę sobie przypominać. Czasami człowiek mówi, Boże, modlę się tyle lat o to, a Ty nie odpowiadasz. Ale ciągle, jak później gdzieś tam zabrzmi to słowo, tak jak niedawno mówiłem, nie wiem, czy w czwartek na rozpoczęcie, tak, z Tesaloniczan, bez przestanku się módlcie. Albo módlcie się gorliwie. I kiedy widzę, jak Duch Boży porusza lud Boży, drodzy, tylko czy jesteśmy gotowi siać dla swojego ducha? Jeżeli nie posiejesz słowa dla siebie osobiście, jeżeli nie zjesz tego pokarmu, chleba, duchowego słowa na każdy dzień, to jak będziemy wzrastać? Jak będziemy mieć poznanie rzeczy Bożych? I będzie tak, że będziesz rozmijał się z tym, co Bóg chce, żebyśmy praktykowali. Później Paweł pisze, przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim.
a najwięcej domownikom wiary. Dobrze czyńmy wszystko. Zobaczcie, usprawiedliwiony z wiary, on dobrze czyni wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Ten, który wierzy i pokłada tylko przez wiarę ufność w Chrystusie, jest pełen owocu, pełen dobrych uczynków, pełen zaangażowania w życie innych ludzi. To nie jest bierny chrześcijanin. To nie jest chrześcijanin, który rozgląda się za starymi rzeczami. On podąża według nowych rzeczy. Dlatego apostoł Paweł tak pięknie tutaj mówi pokój w wierszu 16, 6 rozdziału, a pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą i nad Izraelem Bożym. Jakiej zasady? O tym pisze wiersz wcześniej, kiedy mówi, dla mnie nie ma znaczenia i dla Boga, czy ktoś jest Żydem, czy poganinem, obrzezany, nieobrzezany. Liczy się tylko jedna kwestia. 15 wiersz, czy jesteś nowym stworzeniem? Czy stałeś się nowym stworzeniem przez wiarę w Jezusa Chrystusa? I mówi, to jest ten kanon, ta miara, ta zasada, której się będziemy trzymać. I dla tych, którzy tej miary się trzymają, pokój i miłosierdzie. I kończę tak pięknie. Niech mi nikt więcej przykrości nie sprawia, gdyż ja stygmaty, to jest tak napisane, stygmaty, to jest greckie słowo, które oznacza, ale ono nie oznacza wcale ran ropiejących, pękających, krwawiących na rękach, tak jak Jezus. Absolutnie nic takiego. Paweł mówi o tych zranieniach podczas ukamienowania, biczowania, prześladowania. Mówi, to są te znamiona, to są te właśnie stygmaty. To jest to jakby wytatuowane na moim ciele. Dosłownie to słowo też może oznaczać wytatuowany biczem, pejczem, kamieniem. Ja te stygmaty noszę na moim ciele. Niech nikt więcej mi nie sprawia przykrości. Dla mnie wszelkiego rodzaju inne stygmaty są bardzo, bardzo podejrzane. Nie o takich stygmatach apostoł Paweł mówi, drodzy. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym. A więc apostoł Paweł o tym mówi. Nie wiem, czy nam się uda to zdjęcie pokazać, które tam zostało przed tym. Jeśli się uda, David Paulson, jeden z nauczycieli Słowa Bożego, mniej więcej tak podsumowuje, no właśnie, chyba się nie da. Musimy zgasić światło. Pogaście tutaj z przodu. Czy coś widać? Drodzy, dlatego zawsze zachęcam, siadajcie z przodu tutaj. Wzywam was przez miłosierdzie Boże. Naprawdę. Wzywam. Czy coś widać? Zobaczcie, on mówi, to jest tak, z tym listem do Galacjan. Mówi, tu ma legalizm, prawo. Jezus wyzwolił nas z legalizmu, spod prawa. Boży gniew jest nad tymi, którzy w zakonie, w uczynkach zakonu szukają dla siebie usprawiedliwienia. Jeśli szukasz usprawiedliwienia przez swoje uczynki, wiedz o tym, że jesteś pod Bożym gniewem. To znaczy, że gardzisz łaską, odrzucasz dzieło odkupienia, które Chrystus dla ciebie dokonał. Ta góra to jest ta wolność, którą ty i ja przez wiarę mamy w Chrystusie. Wolność w duchu, wolność w Jego słowie. Jest ta przychylność i łaska Boża. Ale zobaczcie z drugiej strony. Nie ma przyzwolenia dla cielesności w naszym życiu, dla uczynków ciała. Ciało to jest tak, jakbyś po prostu z jednej skrajności wpadł w drugą. Kiedy ludzie mówią, tak, jestem wolny, a więc mogę robić, co chcę. Apostoł Paweł mówi, absolutnie nie wolno ci. Bo ci, którzy żyją według ciała, tam jest napisane, wiecie jak? Ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Nie odziedziczą. A więc popatrzcie, jak mówiłem w naszych wykładach czwartkowych, chrześcijanin, który chodzi według ducha, idzie jakby granią, szczytem. Z jednej strony jesteśmy kuszeni, aby stworzyć dla siebie takie wymówki, bo ja
tego nie robię, albo tamto robię i szukać dla siebie usprawiedliwienia, albo idziemy w drugą skrajność, jak wielu chrześcijan w pierwszym wieku wpadało w tak zwane, o czym pisze drugi list Piotra, pierwszy list Judy, tak zwany antynomizm, że głosili też fałszywi nauczyciele, nie liczy się to, co ty robisz, co się dzieje z twoim ciałem, możesz żyć jak chcesz, nurzać się we wszelkich grzechu, bo twój duch jest zbawiony. To jest herezja. Apostoł Paweł mówi absolutnie ani jedno, ani drugie. Patrz na Chrystusa, ufaj Chrystusowi, trzymaj się tej właściwej drogi, tej właściwej ścieżki. Nie buduj swojego przekonania o usprawiedliwieniu, o tym, że jesteś święty poprzez to, co robisz, tylko poprzez to, co Chrystus dla ciebie i dla mnie zrobił i kim się stał. Posłuchajcie tego, co Paweł pisze w liście do Koryntian. Możemy już to wyłączyć. Mówi tak w pierwszym rozdziale, ale wy dzięki Niemu, dzięki Bogu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga, sprawiedliwością, poświęceniem, odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Nie w sobie, w Panu. I tu jest ciekawy, bo kontekst zaczyna się tak, mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. I kiedy on mówi, wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, on mówi, On, Chrystus ukrzyżowany stał się. Ukrzyżowany, gdyby nie był ukrzyżowany, nie mógłby się stać dla ciebie usprawiedliwieniem i poświęceniem i mądrością i odkupieniem, ale Chrystus ukrzyżowany tym wszystkim się dla nas stał. Godny jest chwały. Godny jest chwały. Drodzy, także cieszę się, że zaczęło się to nabożeństwo od rzeczy, które nawiązywały do tego, o czym mówiłem. Mam takie całe zestawienie duchowych, cielesnych, nieodrodzonych i jak oni się zachowują. To nie jest moje. Gdzieś to znalazłem z roku 92 z jednego nauczycieli Bożego Słowa, ale posłuchajcie tak tylko może wyrywkowo. Jakie są podstawowe problemy? Wymienia tu grzeszników, niemowlaków w Chrystusie, cielesnych chrześcijan i duchowych chrześcijan. Dla grzesznika podstawowym problemem jest to, że jest zgubiony, idzie na zatracenie. Dla niemowlaka największym problemem jest jego niedojrzałość. On dopiero się narodził, musi się uczyć, dojrzewać. Dla cielesnego największy problem cielesnego to jest bunt. To jest bunt. To jest człowiek, którym ciągle z czymś, z kimś walczy. On ciągle nie może, ci cieleśni wprowadzają wiele niepokoju. A duchowi, mężczyźni, dodam tu kobiety, on tego tu nie, podsumowuje, że niewielu duchowych jest w Kościele. Podstawowe potrzeby dla grzesznika, grzesznik potrzebuje Chrystusa. Dla niemowlaka potrzebuje wzrastania do dojrzałości. Cielesny musi się upamiętać, a duchowy powinien kontynuować wzrost w łasce. Drodzy, nie chcę tego tutaj rozwijać, ale zrobię, czy mogę to powiesić tam na naszej tablicy w kawiarence i przy ciastku można fajnie sobie, pijąc kawę, sobie przeglądnąć i samemu, nawet zdjęcie sobie możecie zrobić. Bo warto, uważam, że warto, bardzo fajne spostrzeżenia dotyczące cielesnego chrześcijanina i duchowego chrześcijanina. Jesteśmy wezwani przez Boże Słowo, duchem postępujcie, a nie będziecie pobłażali rządzą cielesnym, rządzą waszej własnej cielesności, nie cudzej, waszej, naszej własnej. Bo jeżeli tylko nie czuwamy, wiecie, ta cielesność, tą cielesność od razu uderzy przeciwnik. On ma punkt zaczepienia w nas, właśnie w naszej cielesności. I szuka momentu i okazji, kiedy nie czuwamy, aby wzbudzić w nas pewne emocje
niedobre, niezdrowe emocje, nastawienia niewłaściwe, aby to w nas się działo. On jak znajdzie przyczółek i uderzy, to on będzie poszerzał to, poszerzał, aż zniszczy twoje, moje duchowe życie. Ale ty i ja mamy moc, mamy Ducha Bożego, mamy Słowo Boże, mamy możliwość, aby czuwać i nie w tym wzrastać, ale te rzeczy unicestwiać, a iść, chodzić według Ducha i wydawać owoc Ducha. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.